Ja opuszczam, nie kontynuuję tych obrad. Tak, dwa tygodnie temu przerwana została pierwsza sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. Czy to jest wyraz szacunku dla wyborców, który pan deklarował? Dzisiaj mimo przerw już nikt sali nie opuszczał, a Jerzy Malik, radny senior, otworzył i kontynuował obrady przerwanej sesji. Witam wszystkich. Pierwszym jej punktem było ślubowanie radnych, którzy podczas pierwszej części sesji tego nie uczynili. To m.in. Janina Żagan, burmistrz Skoczowa oraz Karol Folwarczny, którzy jeszcze kilka dni temu sprawowali funkcję włodarzy gmin Skoczowa i Haszlacha. Ślubowanie złożył również Krzysztof Neścior. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów, który zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Macurę, wybranego na stanowisko burmistrza miasta Cieszyna. Rotem przysięgi wygłosił również Jan Mikołajczyk, który zastąpił Janusza Żydka, wybranego w drugiej turze wyborów, wójtem Chybia. Na piątkowej sesji nieobecna była Danuta Rabin, dotychczasowa wójt Istebnej, która w tych wyborach zdobyła mandat radnej powiatowej. Kolejnym punktem było zgłoszenie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu. Padło tylko jedno nazwisko. Klub Prawo i Sprawiedliwość na stanowisko przewodniczącego Rady rekomenduje pana Andrzeja Baczę. Radni w tajnym głosowaniu podjęli decyzję. Radny Andrzej Bacza otrzymał głosów 17. Komisja stwierdza zatem, że Andrzej Bacza otrzymał wymaganą liczbę głosów do wyboru. Nowy przewodniczący Rady Powiatu zawnioskował o poszerzenie obrad o punkt wyboru nowego starosty powiatu. Wniosek ten został pozytywnie przegłosowany. Również i w tym punkcie zgłoszono tylko jednego kandydata. Zgłaszam kandydaturę Janusza Króla na funkcję starosty powiatu cieszyńskiego. Janusz Król to doświadczony samorządowiec. Pełnił mandat radnego powiatu poprzez 3 kadencje. W tym okresie był wiceprzewodniczącym oraz wicestarostą. Radni ponownie głosowali, wrzucając karteczki do urny. Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną okazało się, że kolejnych głosowań nie będzie trzeba przeprowadzać. Liczba głosów za potrzebnych do wyboru 15. Kandydat, tylko jeden zgłoszony, jest nim pan radny Janusz Król, otrzymał następującą liczbę głosów. 18 za. To ogromny zaszczyt stanąć przed państwem w roli nowo wybranego starosty, ale to również poczucie ogromnego obowiązku i świadomości, że praca, która będzie do wykonania, nie będzie pracą łatwą. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, którzy oddali na nas głos i pozwolili Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość wygrać wybory w powiecie cieszyńskim. Dziękuję panu staroście za dotychczasowe pełnienie funkcji starosty powiatu cieszyńskiego i chcę powiedzieć, że przykład, który pan starosta dał w końcówce poprzedniej kadencji, że jest możliwa współpraca niezależnie od tego, jakie opcje polityczne, jakie komitety reprezentujemy. Ta współpraca była możliwa i myślę, że ten kierunek będziemy kontynuować. Ustępujący starosta Jerzy Nogowczyk dziękował radnym za minioną kadencję. Tak się składa, że jedna strona sali jest opozycją, druga koalicją rządzącą. Mam nadzieję, że te zapewnienia będą realizowane. Sam przypomnę, że również podejmując czasem niezwykle trudne zadania, wyzwania, mam wrażenie, że wychodziliśmy ponad podziały partyjne i również takiego zrozumienia szukaliśmy niejednokrotnie po drugiej stronie sali. Za co wszystkim dotychczasowym radnym, którzy przeszli do nowej kadencji, też chciałem podziękować. Mimo że wygranym piątkowej sesji jest Prawo i Sprawiedliwość, to ubiegłotygodniowa pierwsza jej część pokazała, że podziały w Radzie są głębokie. Jednak zdaniem przewodniczącego teraz czas na konstruktywne działania, które mają zasypać podziały. Tydzień temu wyglądało to zupełnie inaczej. Dzisiejsze obrady, było to już posiedzenie normalnych ludzi, normalnej sesji. Ja nie widzę na razie jakiegoś drastycznego podziału na opozycję, koalicję. Jak widzieliśmy, nie było tutaj jakichś burzliwych wystąpień. Mam nadzieję, że nasze sesje będą, że większość z nich będzie spokojna i konstruktywna. Będę próbował tak je prowadzić.
Na kolejnej sesji jeszcze w grudniu powołany ma zostać zarząd powiatu cieszyńskiego oraz zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu. Jan Bacza, portal OX.pl.